Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy sobie walkę z Latiosem. Oczywiście duo razem z Rocky Bulldozerem. Także jeżeli ktoś jest pierwszy raz na moim kanale, to takie właśnie rzeczy jak duo czy solo, tak jak kiedyś zrobiłem Tyranitara solo, możecie znaleźć jakieś unikalne Pokemony w 3 osoby, w 4 osoby. Polecam sobie cofnąć się i zobaczyć te odcinki na moim kanale. No ale dzisiaj Latios. Oczywiście wchodzimy z lobby trickiem, tak, żeby zaoszczędzić czas, żeby rozpocząć walkę z czasem 300 sekund. Ja wchodzę 5 rayquazami, Rocky wchodzi 6, więc ogólnie każdy z nas ma po 10 zmaksowanych rayquaz, więc nie będzie tutaj żadnych max revive'ów, tak, w rejoinie, więc po prostu będziemy swipe'a w bok na następne party rayquaz robić, więc zaoszczędzimy te 4 do 6 sekund, tak, no plus minus. Tak, bo max rejwowanie jednak troszeczkę schodzi. I na początku tutaj RNG mamy dosyć słabe, bo akurat nie zdążymy puścić ostatniego jeszcze Outrage'a. Solar Beamem nas tutaj Latios dobija na sam koniec. A Latios właśnie ma moveset Dragon Breath Solar Beam i jest pogoda sunny, więc zdecydowanie trudniejszy Latios do zrobienia niż bez pogody, tak? Bo Solar Beam oczywiście jest zboostowany, także no troszeczkę trudniej na pewno jest to zrobić, no ale to wszystko zależy od RNG i właśnie tutaj na początku troszeczkę nam słabo to wyszło, bo Latios troszeczkę tym Solar Beamem nawalał, ale tak jak będziecie mogli zauważyć, za chwilę tutaj będzie takie idealne RNG właśnie tutaj. Końcówka życia, idealnie puszczony Outrage, życie bossa się nie cofnęło, więc idealne RNG. No, także ciśniemy tutaj ostro z Latiosem. Ogólnie była to nasza trzecia próba. Na pierwszej zabrakło nam no może jakiś jeden, może dwa Outrage'e ze strony Rayquaz, więc no prawdopodobnie wyszłoby nam to za pierwszym razem. Druga próba to już było, o tutaj właśnie też idealnie. Na koniec życia jeszcze Outrage wszedł, życie się nie cofnęło. Także no wszystko tutaj zależy od RNG, tak? Czy boss jest agresywny, czy jest pasywny, czy akurat nam nie puści Solar Beama Charged Attacku, tak? Ale tak, no przy drugiej próbie Rokiemu się tutaj troszeczkę telefon zawiesił, znaczy w sumie serwery się zawiesiły, więc to nie było z naszej winy, ale trzecia próba już właśnie była super skuteczna i ukończyliśmy walkę. Jak widzicie, 160 sekund minęło, zanim wszedłem rejoina. Oczywiście swipe w bok na następne party Rayquaz, tak, bo tak jak mówiłem, mamy po 10 sztuk wymaksowanych, więc ja tutaj praktycznie od razu wszedłem na bułę. Dostałem Solar Beama z Rayquazą, no ale to też właśnie jest spoko, bo no ten Solar Beam ładuje nam pasek naszej energii, tak, na Outrage'a. Więc akurat dobrze, że tutaj właśnie mi się to tak zrobiło. Teraz Tomek 109 sekund, rejoin, też swipe w bok, także wszystko ładnie, pięknie, poszło szybko, miło i przyjemnie. Także też właśnie na bułę. Oczywiście Tomek wszedł, ale Outrage naładowana energia, więc ogólnie jest spoko. No zależy, no w niektórych przypadkach to nie jest tak dobre, bo tak jak na przykład w jakichś innych bossach, gdzie więcej życia po prostu zabiera ten charged attack, no to wtedy już nie zdążymy na przykład puścić nawet drugiego swojego charged attacku, więc to też jest takie. No zależy jak się ułoży. No tu nam akurat się wszystko ułożyło dobrze, tak, nawet nie widziałem jaki był czas, 70 chyba 7 sekund było czerwone HP, 79 sekund było czerwone HP, także no bardzo, bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o właśnie wejście na tą ostatnie czerwone HP bossa, także tutaj no już praktycznie walka z tym, ile Outrage'y puścimy. Tutaj właśnie super, że Latios był pasywny. Chociaż no mógł tego Solar Beama zacząć ładować. Wtedy jeszcze jeden Outrage by poszedł. Ale no teraz ładuje nam pasek. Tak, Outrage'e i ostatnie praktycznie 2-3 Outrage'e puszczamy. I jest dosłownie końcówka.
Więc no Solar Beam zboostowany, tutaj idealne RNG, Outrage i 8 sekund, koniec. Tutaj urokiego akurat ktoś musiał zadzwonić, więc musiałem troszeczkę zamazać ten numer telefonu. I jeszcze ten Android troszeczkę, czas jest taki przyspieszony, nie wiem czy to tak Android po prostu nagrywa. No ale ogólnie Latiosy wyszły słabe. Takich nie łapiemy, ktoś pytał, czemu nie pokazujemy łapania. No, zależy nam na dobrych iV-kach, tak, nie były shiny. No ale ogólnie Latios Duo podczas pogody Sunny z Solar Beamem zrobiony, także spoko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!